Mecenasem magazynu Dasz Bór jest Polski Związek Łowiecki. Sponsorem programu jest producent optyki myśliwskiej firma Swarovski Optik. Na program zaprasza sponsor firma Sauer, producent modelu 404 Synchro XT. Mamy końcówkę września i wybieram się na polowanie. Wczesny poranek, około godziny 4:30, to ostatnia pora, aby pojawić się w łowisku. Mimo że na niebie świeci księżyc, to chmury szczelnie go przykrywają. Mimo wszystko będziemy chcieli wykorzystać ten księżyc, który jest jeszcze na niebie, aby spróbować podejść jeszcze nocą, być może dziki, które gdzieś będą na łące. Ale głównym naszym celem dzisiaj chciałbym, żeby były jelenie. Rykowisko niestety już się skończyło. Odstrzał łani i pogoda, która bardzo zmiennie wpływa na dziką zwierzynę, bardzo mocno wpływa na dziką zwierzynę, spowodowała, że to rykowisko nagle zamilkło. No, byków nie słychać, ale ciągle są w łowisku, ciągle są do odstrzału. Mi w tym roku jeszcze nie udało się pozyskać żadnego. Święty Hubert jakby prowadził mnie innymi ścieżkami, gdzie moja droga i droga jakiegoś byka selekcyjnego czy też łownego, no, nie skrzyżowały się. Nie spotkałem takiego, do którego odważyłbym się strzelić, którego uważałbym, że warto pozyskać. No ale wrzesień, końcówka września i już początek października to czas, kiedy polujemy bardzo intensywnie. A dlaczego? A o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dasz Bór. Czyli ruszamy na łowy, które mamy nadzieję skończą się pozyskaniem dzika, łani, a może jakiegoś drapieżnika. Porozmawiamy o tym, dlaczego łowiectwo jest ważne i o tym, że ma wiele oblicz. Polować będziemy pod osłoną nocy, ale i przy świetle dziennym. W związku z tym nadarzy się okazja, by wypróbować pewien sprzęt, który coraz częściej znajduje się na wyposażeniu myśliwego. Spenetrujemy bardzo duży obszar terenu. Będziemy kilkakrotnie zmieniać miejsce polowania. Zbliżymy się na małą odległość do pewnego gatunku. Oraz prawie wdepniemy na... Jeśli chcecie wiedzieć, jak to wszystko się skończy, musicie zostać z nami na najbliższe kilkadziesiąt minut. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza sponsor, sklep z akcesoriami dla każdego myśliwego, forhunting.pl. Nasze tegoroczne poszukiwania byków w czasie rykowiska prowadziliśmy w różnych miejscach, w różnych rewirach oraz w różnych kołach łowieckich. Poprosiliśmy nawet o pomoc wabiarzy naszych kolegów, a konkretnie Przemka Janikowskiego, który dwoił się i troił, by pomóc nam znaleźć i wyciągnąć z kniei jakiegoś selekta, jakiegoś byka łownego. Niestety warunki atmosferyczne, splot różnych wydarzeń spowodował, że nie udało nam się znaleźć tego jedynego. Polowaliśmy wieczorem, ale i bardzo wcześnie rano. Podobnie jest dziś, gdy Przemek szykuje swoje zabawki przed wyruszeniem w teren. Polowanie obrzasku jest według naszych obserwacji bardziej efektywne. Zawsze, gdy trafiamy do łowiska wcześnie rano, mamy tę pewność, że z minuty na minutę będziemy widzieć więcej. Dzień, który budzi się do życia, daje nadzieję na spotkanie z dziką przyrodą i niesamowitą przygodą.
Na dzisiejsze polowanie o poranku zabieram pewien sprzęt. Od firmy SpyOptic dostałem bardzo ciekawy termowizor, który mam zamiar przetestować i sprawdzić, jak działa w warunkach właśnie polowania. Jest to termowizor obserwacyjny. Jest to model Strix firmy Ados, a więc teoretycznie sprzęt taki, który wykorzystywany może być nawet przez wojsko. Zasięg, detekcja tego urządzenia jest nawet prawie do 2 km, jeżeli będziemy mieli otwartą przestrzeń. Natomiast na takich odległościach, tych stricte łowieckich, te kilkaset metrów, 200-300, powinniśmy widzieć w tym termowizorze naprawdę wszystko. Pogoda jest jaka jest, jest silny wiatr, troszeczkę kropi deszczyk od czasu do czasu. Sprawdzimy, jak w takich warunkach ten sprzęt będzie się sprawował. W czasie podchodu postaram się Wam pokazać kilka ujęć z tego termowizora, tak abyście zobaczyli, jak wygląda zwierzyna, którą widzimy dzięki temu urządzeniu. Zobaczymy, co nam się uda spotkać i nagrać tym sprzętem, bo on ma możliwość nagrywania. Dobra, szkoda czasu, bo za jakąś godzinę z kawałeczkiem zacznie robić się jasno i o brzasku to my musimy być już gdzieś tam gotowi i czekający na to, żeby spotkać zwierzynę, która schodzi z żerowiska do lasu. Ruszamy. Sprzęt, który testujemy w bieżącym odcinku, pozwalał nam zajrzeć w mrok i niezauważenie przemknąć przez leśne ostępy. Termowizor to bardzo dobre urządzenie, które jest w stanie ułatwić nam poruszanie się podczas polowania. Dzięki czułemu sensorowi daje nam możliwość zauważenia dzikich zwierząt pomiędzy drzewami, ukrytych gdzieś pośród traw i podszytu. Przemek podczas drogi do łąk cały czas wypatruje dzikich zwierząt. Używa przy tym różnych trybów wyświetlania, tak by sprawdzić, jak ten sam gorący obiekt wygląda w termowizorze. W oddali zauważamy różną zwierzynę, którą trudno na pierwszy rzut oka jednoznacznie zaklasyfikować do konkretnego gatunku. Używając tego sprzętu trzeba jak zwykle mieć pewną dozę dociekliwości i potrafić rozpoznać zwierzę nie tylko po kształcie, ale czasem i po sposobie zachowania. Powoli zaczyna świtać, powoli robi się brzask. Na razie na horyzoncie same sarny, jakiś lis. Gdzieś w oddali, w krzakach, wydaje mi się, że mogą być dziki. Widzę je, widzę tą zwierzynę dzięki termowizorowi. W lornetce niestety jeszcze nie widać, gdyż jest tam bardzo ciemno. Spróbujemy podejść na ścianie lasu i zobaczyć, czy gdzieś one w tą stronę do lasu za chwileczkę nie będą się przemieszczać. Gdzieś tam była jedna większa sztuka, może jelek. No, jest cisza, nic nie ryczy. Rykowisko naprawdę się skończyło. Idziemy zobaczyć, co tam będzie się dalej działo. Na niebie pojawiają się coraz widoczniejsze oznaki nadchodzącego dnia. Wykorzystując ciemność, staramy się przemieścić jak najbliżej miejsc, przez które powinna przemieszczać się schodząca z łąk do lasu zwierzyna. Idziemy spokojnie, cały czas obserwując okolice i bacznie zwracając uwagę na każdy szmer, na każdą złamaną gałązkę. I w końcu... Przed sekundą mieliśmy dziki. Przeszliśmy tędy, a one przeszły przez nasz ślad. Dwie sztuki. Nawet nie zdążyłem ich nagrać termowizorem. Obróciłem się i usłyszałem jakąś gałązkę, która strzeliła. No, to jest ten czas, kiedy zwierzyna schodzi. Złąknął i przegapiliśmy ten moment. Przegapiliśmy te dziki, były cwańsze, szły tymi krzakami. Przy wietrze nie było ich słychać. Czasem nawet posiadanie najlepszego sprzętu do obserwacji nie daje pewności, że zauważymy zwierzynę. Tym razem to dziki były cwańsze. A może po prostu miały więcej szczęścia? Trudno to jednoznacznie określić. Przemek nie dawał za wygraną, parł do przodu, bo wiedział, że gdzieś tam w oddali musi spotkać chmarę jeleni. Po kilkuset metrach stajemy pod lasem i w kamerze termowizyjnej widzimy całe stado pasące się na środku łąki obok ambony, na dodatek kilka saren. Ale coś jest nie tak. W związku z tym, iż jest już coraz jaśniej, Przemek konfrontuje obraz z termowizora z tym, co widzi w lornetce.
przyglądając się zwierzętom, które zobaczyłem tam z tyłu za mną, w pierwszej chwili myślałem, że mamy tam całą chmarę jeleni. No niestety, okazało się, że są to konie. No, te konie w takiej dużej odległości podniosły mi troszeczkę adrenalinę. Mówię, cała chmara jeleni. No, okazało się inaczej. No, tak bywa. Także zawsze ważne jest to, aby zdrowy rozsądek towarzyszył każdemu polowaniu i temu, kiedy oglądamy jakąś zwierzynę. Nawet przez najlepszy termowizor, czy też noktowizor. Oczywiście ten rodzaj sprzętu obserwacyjnego bardzo ułatwia polowanie, a zwłaszcza odnalezienie zwierzyny gdzieś przed nami. Daje także więcej pewności, jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo polowania. Dzięki termowizji jesteśmy w stanie zauważyć gorące miejsca znajdujące się gdzieś za naszym celem, które mogą okazać się na przykład człowiekiem, pojazdem, a może po prostu innym zwierzęciem, dla którego nasz potencjalny strzał mógłby być niebezpieczny, gdyby okazało się, że nie zauważyliśmy go. Karmisko w środku lasu. To dobry pomysł, dlatego że zwierzynę wtedy staramy się trzymać troszeczkę dalej od pól, żeby tu się zatrzymywała. Oprócz samego paśnika są tutaj lizawki, gdzie zwierzyna może uzupełnić sobie sole mineralne. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że zwierzyny już coraz mniej można spotkać na polach, a coraz częściej na łąkach, a zwłaszcza w lesie. W lesie jest cała masa pożywienia. Są żołędzie, są kasztany, są grzyby, a więc zwierzyna zaczyna zmieniać troszeczkę swój jadłospis. Na polach pozostała już w tej chwili praktycznie tylko kukurydza, buraki, gdzieniegdzie jeszcze ziemniaki. I tam możemy spotykać głównie dziki. Choć przy kukurydzy, no niestety, ale spotykamy też jelenie, które robią bardzo, ale to bardzo dużo szkód. W naszym przypadku zawsze staramy się, żeby w paśniku było też coś ciekawego do zjedzenia, żeby była jakaś karma, jakieś sianko, jakaś kiszonka od czasu do czasu, a na pewno, żeby zawsze były pełne lizawki, gdzie zwierzę może uzupełnić sobie swoje sole mineralne. Jesteśmy na drodze, na której powinniśmy spotkać jelenie, które będą schodziły z łąki i mam nadzieję, że to nam się uda. W tym miejscu, tutaj przy samym karmisku, oczywiście nie polujemy. Jest to teren taki wyłączony z polowania, a my będziemy przemieszczać się dalej, aby sprawdzić, czy gdzieś tam są te jelenie. Patrząc co chwilkę pod nogi, widzę co rusz jakieś tropy, a więc widać, że w nocy tędy zwierzę wędruje i przychodzi do tego miejsca, żeby skosztować tych soli mineralnych. Czas płynie szybko i ani się obejrzeliśmy, nastał prawdziwy poranek, gdzie naszą kamerę mogliśmy przełączyć już w tryb normalny i zrezygnować z filmowania w podczerwieni. Choć jakaś czerwień za sprawą koszuli Przemka dalej będzie nam towarzyszyć. Przemieszczamy się coraz bardziej w głąb lasu. Każde kilkanaście, kilkadziesiąt kroków poprzedzamy dokładną obserwacją terenu. Przemieszczając się po lesie, stajemy się potencjalnymi celami pewnych latających owadów. Są one także pewnego rodzaju wskaźnikiem, że jesteśmy na dobrej drodze. Wszoła. A właściwie, jak to nazywamy? Kolejna. My mówimy na to wszoła. Nazywa się to mucha jelenia. I oznacza, że gdzieś tu w pobliżu mogą być te jelenie. Te muchy muszki nigdy nie odlatują zbyt daleko. Zawsze są gdzieś w pobliżu swojego żywiciela, więc no, być może gdzieś one tutaj są. Te owady już kilkakrotnie opisywaliśmy w naszych odcinkach. Strzyżak jeleni albo sarni, bo tak właśnie poprawnie nazywa się to żyjątko, ma w nomenklaturze myśliwskiej różne nazwy. Wszoł, strzyga, mucha jelenia, strzyżak czy też muchówka. A może wy nazywacie je jeszcze inaczej? Dajcie nam znać. Chętnie poznamy nazwy lokalne tego owada. Przemek w poszukiwaniu dzikiej zwierzyny zapuszcza się w coraz to dalsze zakamarki lasu.
choć czasem zaglądamy po drodze na śródleśne łączki, na których mamy nadzieję spotkać spokojnie żerujące tam zwierzęta. Niestety pusto, nic. Wszystko się gdzieś pochowało. No właśnie, tylko gdzie? Przemierzając las, mamy wrażenie, że tego ranka jest jakby wymarły. Brak jakiegokolwiek ruchu. Pustynia. Na szczęście co chwilę trafiamy na dowody na to, że życie dzikich zwierząt tu kwitnie, choć raczej o innej porze. Widać, że tu w nocy urzędowały dziki. Bardzo sobie mocno tutaj całą tą drogę popisały, szukały jakichś robaczków. I pewnie leżą w tym gęstwiaku, który jest tutaj. Taki gęsty, młody las z podszytem malinami i jeżynami, paprociami. To idealne miejsce do tego, żeby się zatrzymać, schować i odpocząć sobie po całonocnych harcach. Końcówka września to ostatni gwizdek na to, aby rozpocząć mocne, ostre polowania. No, łowiectwo ma kilka twarzy. Jedną z tych twarzy jest to, że musimy realizować plany odstrzału zwierzyny po to, aby utrzymać po głowie tych zwierząt na odpowiednim poziomie. No i właśnie końcówka września to jest ostatni gwizdek, aby rozpocząć naprawdę mocne, intensywne polowania. W tym okresie już powinniśmy bardzo intensywnie polować na jelenie łanie. No, dziki cały rok jak najbardziej. Za chwileczkę rozpocznie się bekowisko, a więc jeżeli mamy daniele w łowisku, to również. No i od października zaczniemy strzelać kozy. W tej chwili zostało jeszcze 2 czy tam 3 dni do końca września, więc jeżeli zostały komuś rogacze jeszcze w planie, no to jest to szansa na to, aby jeszcze je wykonać. No, też trzeba uważać, bo w tym okresie rogacze już zaczynają zrzucać swoje parostki, a więc trzeba się zastanowić, czy odstrzał takiego rogacza nie skończy się tym, że pozyskamy rogacza, który padając straci swoje parostki. No, sytuacja nie do pozazdroszczenia. Tak jak mówiłem, łowiectwo ma wiele twarzy. To nie tylko przygoda, ale także wykonywanie planów i spora dawka emocji, a także obowiązków. No, my dzisiaj szukamy przygody, ale także będziemy starali się jeszcze wykonać plan odstrzału chociażby jakiejś łani. Może spotkamy jakiegoś dzika. Co chwilę latają koło nas te jelenie strzygi, więc gdzieś one mogą tu być, ale w takiej gęstwinie nie jesteśmy w stanie ich wypatrzyć. Jesień to czas, gdy musimy dokonać odstrzału wielu sztuk dzikiej zwierzyny. Gospodarka łowiecka jest bardzo wymagająca. Wymaga nie tylko sporej dawki wiedzy i doświadczenia, jeśli chodzi o umiejętność właściwego rozpoznawania cech selekcyjnych u różnych osobników, różnych gatunków, ale także sporego wysiłku fizycznego. Niejednokrotnie podczas podchodu pokonujemy kilkanaście kilometrów. Czasem upolowaną zwierzynę musimy sami, nieraz na własnych plecach, przetransportować do miejsca, gdzie jesteśmy w stanie dojechać autem. To wszystko jest częścią łowiectwa, przygodą. Każdy myśliwy to człowiek z pasją, dla którego bycie w łowisku i poczucie, że jest częścią dzikiej przyrody, jest największą nagrodą. Kilka godzin spędzone na podchodzie i niestety nie mamy zaliczonego nawet kontaktu wzrokowego z jeleniami. Niestety coraz bardziej zaczyna docierać do nas świadomość, że dziś możemy nie spotkać już tej zwierzyny, która nas interesuje. Przemek postanawia jeszcze spenetrować łąki, licząc na spotkanie z rogaczem, którego kilkakrotnie widział w tej okolicy. Prawdziwego selekta, szydlarza, który umykał mu już wielokrotnie. Może dziś, pod sam koniec sezonu, na rogacze uda się go przechytrzyć? Może, ale najpierw trzeba go spotkać.
Gdy przemierzaliśmy łąki, w oddali na niebie zobaczyliśmy całą masę krukowatych. Ci padlinożercy zawsze zjawiają się tam, gdzie jest coś do zjedzenia. Tym razem nie widzieliśmy nic, co mogłoby interesować te ptaki, a jednak ich ilość w jednym miejscu była naprawdę imponująca i zastanawiająca. Może jakiś padły koń? Kolejny raz zmieniamy miejsce. Krótka podróż i znów szukamy rogacza. W oddali Przemek zauważa sarny. Może gdzieś przy nich kręci się nasz koziołek. To w końcu jego teren. A jak wiadomo, sarny prowadzą bardzo terytorialny tryb życia, więc trzeba dobrze obserwować teren. Przemek udaje się już chyba na ostatni spacer. Za nim podąża nasza latająca kamera, którą wysyłamy na spotkanie z sarnami. Podlatujemy naprawdę blisko. I mimo iż to my jesteśmy intruzami i ciekawskimi podglądaczami dzikiej przyrody, to mamy dowód na to, że zwierzęta są równie ciekawskie co ludzie. Przemek przemierza łąkę, zatrzymuje się na chwilę i spod nóg, niczym spod ziemi, startuje zając szarak. Przemek był od niego może metr, może półtora. No i to już raczej koniec polowania na dzisiaj. Powoli czas wracać do samochodu. Jedziemy jeszcze w kolejne miejsce, gdzie spodziewaliśmy się spotkać innego rogacza. Ale niestety również bez efektu. Poranek okazał się niestety mało atrakcyjny łowiecko. Nie spotkaliśmy zwierzyny, na którą moglibyśmy skutecznie zapolować. No, były dziki, które zrobiły nas, jak to się mówi, w bambuko, przeszły za naszymi plecami. No ale to zbyt mało. Wiejący silnie wiatr. No i być może złe miejsce, w które się przemieszczaliśmy, chociaż wszelkie ślady na ziemi i w powietrzu latające wskazywały na to, że gdzieś tam powinny być jelenie. Nie udało się porozmawiać na temat selekcji łani, o czym chciałem Wam jeszcze kilka słów opowiedzieć. Natomiast zapewne uda się to w kolejnym odcinku. Jak widzicie, nie jest to zawsze takie oczywiste, że kiedy wychodzimy na polowanie, wracamy ze zdobyczą. I to dobrze. To dobrze, bo dzięki temu mamy chęć wracać tutaj następnym razem i poszukiwać przygód. No i niestety realizować plany łowieckie, tak? No bo jesteśmy myśliwymi, jesteśmy po to, aby je realizować, po to, aby dbać o właściwy stan dzikiej zwierzyny. Bo dzika zwierzyna też potrafi być uciążliwa, też potrafi robić szkody, za które później my musimy zapłacić. Dzisiaj nie udało się, ale za tydzień się pewnie uda. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dasz Bur.